Dziesięciu dobrych dyktatorów. Ustalmy, coś: żadna dyktatura nie jest dobra. I takich dyktatorów, którzy nie zrobili nic złego, może jest dwóch, no góra trzech. Ja wymieniam tych, którzy zrobili coś dobrego, przynajmniej dla swojego państwa. Mustafa Kemal Atatürk, turecki polityk, wojskowy mąż, stanu, współtwórca i pierwszy prezydent Republiki Turcji od 1923 do śmierci 1938 roku. W trakcie I wojny światowej był jednym z ważniejszych dowódców armii Imperium Osmańskiego. Po klęsce w wojnie sprzeciwił się rozbiorom Turcji stanął na czele wojny o niepodległość. W niepodległej Turcji objął urząd prezydenta, przeprowadzając szereg reform politycznych, gospodarczych i kulturalnych, przekształcając Imperium Osmańskie w nowoczesne i świeckie państwo narodowe. Jego działania dały początek ideologii kemalistycznej. To on był wizjonerem islamu nie jako terrorystycznego i brutalnego świata, ale jako właśnie religii miłości, pokoju. Chciał, żeby w jego Turcji każdy mógł wierzyć w co chce i żyć jak chce. Pomimo radykalnych świeckich reform pozostaje postacią popularną w świecie islamu. Pamiętany jest jako twórca w pełni niepodległego państwa i zwycięzca w walce z zachodnim imperializmem. W 1951 roku rząd Partii Demokratycznej wprowadził prawo zakazujące obrażenia jego pamięci, które jest współcześnie w Turcji surowo przestrzegane. Władimir Putin, dość kontrowersyjny punkt, ale nie okłamujmy się, Putin jest dyktatorem. Od 9 sierpnia 1999 roku jest on u władzy. Zmienia tylko fotel, raz jest prezydentem, raz premierem. Dowód: od 9 sierpnia 1999 roku do 7 maja 2000 roku był premierem, od 31 grudnia 1999 do 7 maja 2008 roku był prezydentem, od 8 maja 2008 do 7 maja 2012 roku. Ku premierem i od 7 maja 2012 do dziś jest prezydentem. Nieźle, prawda? Putin to rosyjski prawnik, działacz państwowy i polityk, funkcjonariusz KGB. W początkowym okresie rządów Putina wyraźnie poprawiła się sytuacja gospodarcza kraju. Rosja uzyskała realne członkostwo w G8 i spłaciła większość swojego zadłużenia zagranicznego, między innymi zlikwidowała zadłużenie wobec klubu paryskiego. W 2003 roku ugrupowanie Jedyna Rosja wygrało wybory parlamentarne i stało się najsilniejszą frakcją w dumie państwowej. W ramach wzmacniania pozycji prezydenta odbywa się od czasu objęcia prezydentury przez Putina proces centralizacji władzy. Stopniowo ogranicza się uprawnienia Gubernatorów obwodów i innych władz lokalnych oraz autonomii wielu republik wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej. Kontroli działalności władz lokalnych mają służyć specjalni pełnomocnicy regionalni powołani przez prezydenta. W trakcie prezydentury Putina nastąpił również zwrot ku pewnym elementom tradycji radzieckiej, np. w 2000 roku zmieniono melodię hymnu Państwowego Federacji Rosyjskiej. W miejsce kompozycji wprowadzono melodię dawnego hymnu radzieckiego. Okres prezydentury Putina jest uznawany za czas odbudowywania międzynarodowej pozycji Rosji i znaczącego wzrostu jej wpływów, to Putin odbudował swój kraj jako globalną potęgę. Bashar al-Assad, syryjskie polityki wojskowy od 2000 roku prezydent Syrii po wyborze na prezydenta miał przyjąć bardziej liberalne podejście niż jego ojciec. W jednym z wywiadów stwierdził, że widzi demokrację w Syrii jako narzędzie dla lepszego jutra. W swojej polityce zagranicznej al-Assad jest zadeklarowanym krytykiem Stanów Zjednoczonych i Izraela. Assad prowadzi politykę zbliżenia z Rosją, a przy tym podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Libanu po 29-letniej okupacji tego kraju. Jest Przede wszystkim przeciwnikiem ISIS, a każdy przeciwnik ISIS jest dobry, no taka jest prawda. Napoleon Bonaparte, akurat za jego rządów jeszcze określenie dyktatura nie istniało, ale był on dyktatorem. francuski wojskowy, pierwszy konsul Republiki Francuskiej, cesarz Francuzów, prezydenta, następnie król Włoch, suweren wyspy Elba. Napoleon wprowadził szereg reform usprawniających funkcjonowanie państwa. Wprowadził także we Francji po raz pierwszy na świecie obowiązek nieodpłatnej nauki w szkołach publicznych dla ludzi obu płci wszystkich stanów. Przyjęcie zasady nominacji sędziów i zaostrzenie walki z rozbojami, fałszerstwami, te podobne zaowocowały ograniczeniem korupcji i szybkim wzrostem bezpieczeństwa publicznego. Reforma administracji państwowej, w tym ustanowienie instytucji prefektów w departamentach i merów w gminach, utrzymała się do dziś. Tak samo trwały okazał się kodeks cywilny, uznawany przez wielu badaczy za jego największy sukces. Ustalał on podstawy ustroju, wolność osobistą, równość wszystkich obywateli wobec prawa laicyzację, nienaruszalność własności prywatnej. Kodeks ten został przyjęty w wielu państwach, m.in. w Księstwie Warszawskim. Zreformowanie urzędów skarbowych to też jego sprawka, no i wprowadzenie podatków pośrednich od soli, tytoniu i alkoholi i to przyczyniło się do szybkiej poprawy finansów państwowych, co umożliwiło np. przykład wypłatę rent. Poważnym wsparciem dla skarbu państwa była sprzedaż w 1803 roku stanów Zjednoczonym za 15 milionów dolarów terytorium Luizjany. Napoleon wiedział, że i tak nie zdołałby utrzymać tych rozległych terenów, a zarazem chciał skoncentrować armię na arenie europejskiej. Była to największa w dziejach sprzedaż nieruchomości, dzięki której Stany Zjednoczone powiększyły swe terytorium o przeszło 2 miliony kilometrów kwadratowych. Fidel Castro, kubański rewolucjonista, polityk i adwokat, przywódca rewolucji kubańskiej, faktyczny przywódca Kuby w latach 1959-2008. Jako faktyczny przywódca kraju przeprowadził reformę rolną, nacjonalizację obcego kapitału, zwłaszcza amerykańskiego, co przyczyniło się do zerwania relacji dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. Od tamtego czasu Kuba zacieśniła relacje ze Związkiem Radzieckim, od którego otrzymała pomoc gospodarczą i finansową. Po inwazji w Zatoce Świni z 1961 roku proklamował socjalistyczny charakter rewolucji i odwołał się do marksizmu, leninizmu. Prowadził politykę eksportu rewolucji, realizowaną m.in. poprzez ekstradycję kubańskich jednostek wojskowych do m.in. Angolii, Etiopii i Zairu. Po chwilowej liberalizacji polityki gospodarczej w połowie lat 70. i kryzysie społeczno-politycznym w 1981 roku, nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu w polityce wewnętrznej. Pod koniec lat 90. ponownie przeprowadził pewną liberalizację życia na wyspie. W 2006 roku zrezygnował z władzy, a w 2008 roku ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Państwa. Tomas Izdore Noel Sankara, wojskowy i polityk Górnej Wolty. Ostatni prezydent Górnej Wolty i pierwszy prezydent Burkiny Faso. W jednym z artykułów, które można odnaleźć na jednym z popularnych polskich serwisów Joe Monster, można przeczytać coś takiego. Przez 4 lata swoich rządów udało mu się osiągnąć 2,5 miliona osób zaszczepiono przeciw zapaleniu opon mózgowych żółtej gorączce i odrze i to w ciągu tygodnia zredukował analfabetyzm z 87% do 16%, walcząc z wylesieniem posadził 10 milionów drzew, zdelegalizował obrzezanie kobiet i przymusowe małżeństwa, także obsadził kobiety na państwowych stanowiskach, sprzedał rządową flotę Mercedesów i kupił najtańsze samochody obecne wtedy na rynku. Zakazał sobie i przedstawicielem rządu korzystania z pierwszej klasy podczas podróży lotniczych. Doprowadził kraj do samowystarczalności żywieniowej przez oddanie terenów uprawnych chłopom. Produkcja pszenicy wzrosła z 1700 kg z hektara do 3800 kg. Zredukował prezydencką pensję do 450 dolarów miesięcznie. Odmówił instalacji klimatyzacji w burze, mówiąc, że skoro inni jej nie mają, on też nie będzie miał. Doprowadził do otwarcia pierwsze w kraju supermarketu poza zmianą nazwy kraju odmówił też przyjęcia pomocy żywieniowej z zewnątrz, twierdząc, że kto cię karmi, ten cię kontroluje. Rozbudował w całym kraju sieć połączeń kolejowych, zbliżając do siebie mieszkańców. Marszałek Józef Piłsudski, polski działacz społeczny niepodległościowy, żołnierz polityk, mąż stanu. Nie brakuje też jednak i takich, którzy wciąż Józefa Piłsudskiego za wzięcie krytykują. Jak pisze ciekawostki historyczne.pl, jednym z głównych tego powodów jest majowy zamach stanu z 1926 roku z jego 379 ofiarami śmiertelnymi i blisko tysiącem rannych. Konsekwencją były dyktatorskie rządy marszałka, naznaczone policznym procesem brzeskim i utworzeniem obozu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Mimo wszystko, to on utworzył silne państwo polskie, które było w stanie stoczyć wojnę z Rosją i nawet ją wygrać. I dlatego jest bohaterem. Pułkownik Jamal Abdel Nasser, egipski oficer i polityk, prezydent Egiptu sprawujący władzę autorytalną w latach 1954-1970. Za rządów Nassera w Egipcie wdrożony został program reform społecznych ukierunkowanych na budowę socjalistycznego społeczeństwa, przeprowadzona została reforma rolna oraz w kilku etapach nacjonalizacja największych przedsiębiorstw prywatnych. Państwo zaczęło odgrywać wiodącą rolę w gospodarce, upowszechniono edukację, gwarantując między Między innymi zatrudnianie absolwentom szkół wyższych. Zlikwidowany został system wielopartyjny na rzecz tworzenia jednej partii, wyrażającej jedność wszystkich Egipcjan. W 1956 roku Nasser znacjonalizował nawet kanał sueski. Ahmed Sukarno, pierwszy prezydent niepodległej Indonezji. Gdy kraj stanął na krawędzi rozpadu, Sukarno zakończył ten demokratyczny eksperyment, mając poparcie armii, ogłosił wprowadzenie sterowanej demokracji, która miała lepiej odpowiadać indonezyjskim realiom. Wielu wierzyło w jego przesłanie o narodowej jedności. Stopniowo panowano chaos i zabezpieczono jedność terytorialną państwa. Duże inwestycje infrastrukturalne pozwoliły zmniejszyć bezrobocie, gdy w jednym z regionów w kraju wystąpiła klęska głodu, rozpoczęto rozdawanie mąki mieszkańcom. Część z niej przejęli skorumpowani urzędnicy, a braki uzupełnili chemikaliami. Ponad tysiąc osób wtedy zmarło z powodu zatrucia. No, nie był on złym człowiekiem, może czasami coś mu po prostu nie wychodziło. Generał Miguel Primo de Rivera, hiszpański wojskowy generał dywizji po dokonanym zamachu stanu dyktator Hiszpanii w latach 1923-1930. Początkowo de Rivera nie brakowało sukcesów w stabilizacji kraju i jego modernizacji przez rozbudowę infrastruktury. De Rivera unikał jednak naprawdę radykalnych rozwiązań. Okazało się na przykład, nie przeprowadził reformy rolnej, do której Hiszpania na tamten moment po prostu była niezdolna. Niestety w konsekwencji tracił stopniowo poparcie kolejnych grup społecznych. Niezadowoleni byli zarówno przemysłowcy, jak i też socjaliści i anarchiści. Według amerykańskiego historyka Stanley'a Peina, rządy Primo de Rivera były najłagodniejsze i najbardziej liberalne ze wszystkich dyktatur XX-wiecznej Europy i nie były splamione ani jedną polityczną egzekucją.